Hello，Hello，Na after show. witamy. Dobra, siema. mam propozycję. Skoro to after show, to Death Root Syndicate. Dawaj. Roch, wybierasz. Roch, masz auksa. Wiem, że mam auksa i mam zamiar i nie boję się go użyć. Wyrwał auksa. A, ciekawostka z końmi na trakcie, Domin pyta. No właśnie. Dobra, więc tak, a już część osób zgadła na tym, na czacie. Tak. Chodzi o to, że rozstaw torów w USA jest tak policzony, żeby się dwie dupy koni zmieściły. Hmm. I okej, ale to prowadzi do konkretnych konsekwencji śmiesznych. Mianowicie, żeby NASA mogło transportować swoje elementy, muszą one być zrobione pod to, żeby się zmieściły na torach. Co spowoduje, że misja Apollo 13, w ogóle całe NASA, jest, wszystkich elementy są zrobione w jednostce dwie dupy koni. To jest tak kurwa zabawne. Dziękujemy. To jest ten dobry uczynek, który może prowadzić do złych konsekwencji, tak? Dokładnie. Nie, to jest dobry uczynek, który prowadzi do dobrych konsekwencji. Dobra. Dawaj mnie te arty. Dobrze, widzicie je? Już ten? O, widzimy logo. Okay, pięknego trefla. Trefne trefle. Piękny tref. No, dobra, będzie więc tak. Na tarczy malowany. Pierwsze Ardut piwo, które było ostatnio ominięte, ale teraz już jest. Tak, no. To już gwóźdź do trumny, tak zwany. No, jak już... Zostaw go Malvin, on już nie żyje. Jak już masz czas, żeby wymyślać swoje rymy i jeszcze poprawić freestylera, to już koniec, kurwa. Zmiażdżony po prostu, no. Co tu dużo mówić. Dokładnie. No, zjebany. Tak. Super to było. Strasznie się dobrze bawiłem. Ja będzie też więcej. Kolejny arcik. Będziesz musiał taki, wiesz, 20 man gang takich pokonać. Spoko, no wiesz, jakby ja przyda się trochę takiego rozruszania. Wróci z kolegami. O, kamerki, nie ma kamerek. Już nowy strój dropped. She got the boots. To jest jak od Gomlesza dostała. Tak, znaczy jest ubrana w sumie prawie że w to samo, tylko koszula ma trochę inną białą i nie ma muszki i szelków. Nie ma muszki i szelków. No. Tak. Ale no masz tam kurtkę taką skórzaną, też czarną. Ogólnie cała raczej na czarno jest. Jasne. A to w sumie byłby fajny drip, jakby KF się dochrapała takiej kabury, jak gangsterzy mają taką ten pod pachą. To jest pod pachą. No, z szelkami. To będzie, tak jak będzie miała trzeci. Muszkiel, tak. To będzie tam już. Kolejne. Humsona. Bardzo mi się podoba moje odzorowanie mojej postaci tutaj. Chcę się, nie, Bart Kosicka, nie tyle jak Vicenta jeszcze. To już, you're cringe. Zrozpaczony Garrett. That's cringe, you're cringe. Przynajmniej masz kochających rodziców, Garrett. Może poznamy kiedyś rodziców Vincenta. Może. On tam chyba nie ma komórki rodziny. Nie brzmiali na taki. W sensie można by określić jakoś, ale. Ale mamy to określone. Znaczy, wiesz co chodzi? W sensie można by. Okej. Możecie zapytać go po prostu. O. Dzisiaj było przytulanie, ale w innej konfiguracji. Give him hug. Tak, to. Aha, jest... bo to Garrett Malvina. Okay. Tak, no. Chociaż, ale nie, bardzo ładna kreska. W ogóle jedną chyba rzecz sobie walce, przypomniałem. A propos tych okularów, że ty mogłeś taumaturgię sobie zmienić od oczy pod bramą. Tak, i też o tym myślałem, ale muszę to powiedzieć głośno i trwa przez minutę, więc byłoby jeszcze dziwniejsze, jakby w trakcie mi się zmienił. Zgubił tak, okulary. Tak, wtedy Arwok już na pewno was namierzył. Czy pan Hilary sumie... użył traumaturgii? Traumaturgię. 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 Piękne. Ja... Dajemy dalej. Trade offer. I receive. No thank you. I already have starego. Tak, tutaj produkt projekcji ludzi. Że ty szukasz starego. Nie musi. Nie ma starego.
No właśnie. Tego starego. No. A syna znajdziemy. A kto powiedział, że to jest syn w ogóle? Jakby... Dziecko. To znajdziemy. No wiadomo, co to jest. Dziecko. Ej, jeszcze czekamy na słodką postać, którą drużyna adoptuje. Jakby. Tak. Ale gdzie jest pazur? Gdzie jest pazur? Gdzie jest pazur tej kampanii? No. To była... Gareth użył akcji help, ale... To jest projekcja dopiero. To była moja ulubiona scena 13 sezonu 20 odcinka Nowokręgu. No, zaraz po tym, jak nad tym rekinem skakali, to było zajebiste. To jest cute, jest cute. No, to jest będzie, cute. To będzie jedna cute. Z tych z zagadek w dungeonie, coś czuję. Będzie ten czarodziej, który zrobił ten dungeon i on taki... Wiecie co, skończyły mi się pomysły. Dobra, wrzućcie 3 pointery, to was przepuszczę dalej. O! Yeah. Gareth. Jezusia. Nice. Zajebista reklama. Gareth. Nie powinno być. Książkowy, ilustratorowy. Piękny. Szeroki chłopek. He's so cool. Mm. No, już będzie troszkę inny drip teraz. Bardziej taki. Z tyrany. O, to wiem co puszczę. Lećmy dalej. Mm-hmm. O, nice. Taki foreshadowing była. Resting z goblinami i walka na moście. No, bardzo Krasa fajne distroje dwa. I no, też te świetne. Maski takie nie do końca równe, jakby nie przylegające. Bardzo fajnie zrobione. O, zajebisty, Mixi Max, super, super są. Zupełnie tak sobie wyobrażałem. O, to na moście. Nice. No, tutaj raczej siłę nie jest było. Taka napakowana, ale to cool. Wygląda bardzo cool. To wtedy rzuca całym mieczem już. Dwuręcznym po prostu. Tak, i to nie jest tak, że on się wbija, on go po prostu tak trafia tak na odwal i go po prostu łamie mu kręgosłup. Fajnie, zajebiste, dzięki za Sangoria. O kurwa, jest 3D model. 3D model. Zajebisty, bardzo dobry. No to wygląda całkiem bardziej jak git. Tak, bardzo. Tak. Git interpretacja. Czy w ogóle pamiętacie, jak wyglądają gify, nie? Tam wysyłam teraz na general, żeby tak... Znaczy, ja lubię te wszystkie ładne K, oczywiście, nie narzekam, tylko tak jakby... Ale skurwia K jest top. Przypominam. Skurwiali, no. Ja lubię te interpretacje K bliższe oryginałowi, bo... No, wtedy to dodaje smaku... Tak, no właśnie. A to tylko przypomnij mi, Paweł, gitowie mają długie... Uszy, czy mają normalne uszy? Nie, mają takie długie uszy, mają spiczaste, mają spiczaste. Nice. Im więcej spiczastych uszy, tym lepiej. Trochę ucięte. O, własne nosy, no, jak ucięte. Ale ta scena jest świetna, po prostu... Jezu, uwielbiam ją. Dynamika, tak tutaj... No, zajebi się. No. Nie mogę, nie wiem dlaczego, ale nie mogę się przestać patrzeć, jak dobrze są te liny zrobione, że są tak proste. Ja bym nie był w stanie coś takiego prostego zrobić. Tak dobra to jest barokowy obraz, to jest. No, jest wszystko, co się zgadza. Czysta ekspresja. Tutaj jeden ten. Z lepszych widziałem. No. Tak. Piękne. Totalnie tutaj po prostu złoty podział można nałożyć i będzie pasował. Oh. Yeah. Fajne. Yeah. Omówione. Z tym dźwięczkiem. Nie, ale nie mówię, że nie lubię, ale uwielbiam to wszystko. Nie, o co chodzi. Tylko jakby ktoś chciał zrobić taką bardziej właśnie ja oczywiście bardzo lubię, ale jakby ktoś chciał zrobić taką autentyczną KL. Prosto dla równowagi, zrobić skorn KL. Tak. Mieliście... Tego komiksu im pokazać też na tym, na Discordzie. Ja jestem fanem zeskornionej KE, bo mi się podoba bardziej jako postać też wtedy. Mm. Też mieliście kanon przerobioną na półelfkę KE, więc teraz jak macie skurwiało Goblin Mode KE, możecie docenić ją bardziej. Już nie ma makijażu już, od Marvina. Tak. No, ale tu bardzo ładny prawie Sin City. O shit. To jest zajebiste, no. Ale super. To jest efekt chyba sesji przed... Nie, w sumie na ostatniej było na poddaszu. Jak sobie przypominasz, że zabiłeś tego kultystę.
Zajebisty, podoba mi się. On dużo mocnych scen wtedy. Mi się podoba bardzo, że jakby nie ma takich... No to wygląda prawie jak jakiś taki bardziej symbol niż portret postaci. Rzeźba, zajebisty jest. Super. Bardzo fajny. O, jest właśnie obraz. To jest autentyczny, fizyczny. Tak, to obraz, tam jest gdzieś taki obraz. A jest taki, czajcie, że ktoś taki obraz zrobił. Nie, no mnie to jest... zawsze trochę jakby... Wow. Tu jest, jest robota talentu. Elfka. Tu jest, no to jest totalnie to... elfka w make-upie. Tu ma makijaż. Tak, to nie musi być tak. No i zajebista suknia, szczerze to... nie przeżyje Marvin tej sukni. lepsza niż sobie ja wyobrażałem, więc... Super. No. O! Czeklowa. No, to jest zajebista, to mi się podoba. No, ale bo też ma taki... Żałoby. Ma trochę taki tolkienowski śmyc w tej koronie. Jest. Korona, no. Bardzo mi się to podoba. No jest, super jest. Bardzo no, kreatywnie jak... się odpali ludzie w interpretacjach. No, a, jak ta materia się układa. Bardzo mi się podoba, bo ona jest, wiecie, ona jest bogiem, więc ona jest taka jak widzi ją wierzący. No. Wyjebany jakim. Czyli? Czyli Jacek Sowicz. ale to jest fajna ta oddana żałoba, którą ona tak, jakby tak, się tak, żywi. Ona jest smutną śmiercią, tak? Się zajmuje tak. Taką niebohaterską, tylko taką właśnie... samotną, albo z pocierpieniach, z choroby. Nice. No, zajebista, tutaj... ta korona jest taka eteralna. No bo fajne jest to, że jakby bogowie to jest jakby najbliższe, co ma sens, że łamie wszystkie prawa logiki i fizyki, nie? Więc ta korona jest zajebista. No, ja wyobrażam sobie jakby to zanimować, że ona tak, wiecie, że ona kapie, ale w drugą stronę. O, to by było dobre, w chuj. No, jakby kapie takim olejem tak. Się robią takie te. No. Świetnie. Ferrofluid jakiś. Albo nawet ten, taki bardziej dym czy coś też super. To chyba jest dalej dokończona. Tak, a nie, to jest. Jest potem pokolorowany chyba, bo to jest. A fajny jest, motyw, że ma jednak kwiecistą suknię. Tak, bo to jest, że tej samej. Tak. A, dobra, już wiem, super. To jest ten sam projekt, co tamten wcześniejszy żałobny, tylko że z suknią podmienioną. Świetne. To jest. Yeah! Koło fortuny. Właśnie, ja muszę się spytać o kanoniczne owłosienie tego Ado, bo oni nie mają oni są łysi. Łysi. No. Są łysi. Mm. Tak mi się wyobrażam sobie, że widziałem, że tam może mieć tupecik z tym boa jeszcze. Yep. Ale oni są. Codziennie... Ja dzisiaj opisywałem, że jest łysy. Mm-hmm. Codziennie nowa peruka. Ale tutaj bardzo oryginalny fryz Malwina, że ma taki biały nie po bokach, tylko po środku. No jest i invert. No taki dla zmyłki make-up, tak? Nikt nie pozna. Mistrz podstępu. Żaden się nie domyśli. Tak, właśnie zdewartościowałem wszystkie arty, gdzie Ado ma włosy. ale w Ej, no, tym ale też no, fajnie widzę. Ciekawi mnie, jak wygląda ta postać, bo właśnie widziałem różne interpretacje. A pamiętałem, że arkaniści są chyba Dr. Manhattan style. Tak, są bardzo Dr. Manhattan. Ale chyba jest jeden art, że mają taką czekę, często znajdę. To jest zajebiste. No, zwróćcie uwagę na Irsa. O kurde, nice. O kurczę, no faktycznie, tak się skupiłem tak, na rynku. Tak miałem, co jest, księżyc? Ale potem, no tak. Nie, centralnie na wszystkich artach są. I łysi. Te latarnie niby gazowe, bo one są lorowo magiczne. No, super, super. Perpetual frame, taki czar. Tu stajnia po lewej, bo jest roch. Piękne, piękne. No, jakby arty lokacji plus. O kurwa. Ale oksy. Mam nadzieję, że z dzisiejszego stepu dużo się pojawi artów, bo. It's a visual. It's a visual. Go away. No, zajebiste. To mi się podoba. Super jest to jak wyścigówka sprite 2D widownia, ale są Vincent i Gareth widoczni. Ale to KE. To jaki Termodeus ma kurna vibe, jest samochód. Przepotężny tutaj po prostu. On jest tak potężny tutaj. Jest zgodny z wyglądem.
Tak, i to jest przed roastem, nie? Potem no, to już... Tak, potem już jest trochę zwiędło mu. O, z tego ziarna mąki nie będzie, tutaj jest festynik. I see what you nice, zajebiste, super fajnie. No nie, te wizje miast też mi się bardzo podobają. No, I love city. No. Jak macie jakąś właśnie inspirację do zrobienia po prostu ten landscape'ów, to bardzo, bardzo, bardzo. Tak, tak. To jest. Toż to zeszytowiec. Zeszytowiec. On gdzieś. Zeszytowiec. Fajnie ten, taki kanciasty, podoba mi się. Mm-hmm. Bardzo ładny. Kermit. Ja chcę mieć, jakby... Nie mam pojęcia, jakie jest połączenie, ale... Ale fajne. No jest żabą. Francuz. A, rasista zrobił to, okej. Okay. Rozumiem. I wiesz co? Nie, Francuzi to jest osobna rasa. Piona. Żółwik. Co najmniej metr różnicy. Epic this battle. I podoba mi się, że nawet ma takie pozy kukiełki, mapeta. Łącznie z to taką wiszącą trochę dłonią tutaj. Tak. Świetnie to wygląda. Guard. To jakby Kuba grał tym, Jezu, bo są takie żaby w D&D. No, są. Zrobiłem postać jedną taką. Gungi? Chyba. Gungi. Była opcja, że elficką robotę bym grał taką postacią, bo się naprawdę zastanawiałem. A pamiętam to. No. Pamiętam to. Myśleliśmy na tym. Hero Forge powstał. Pamiętam to, no. Gdzieś jest. Spójrzcie. Spójrzcie proszę na tego trolla. Tak. Troll plastikowy z tej postawy. Celowy był ten opis. No, tam to było przed disem, to jest już po disie. Just keeps going, going. Już się nie pokaże. A już w trumnie leży. No, na zmieni pracę. Skończony. On zmieni profesję na pewno. Spotkamy go później jako NPC-a, kowala czy coś. Takiego biedaka na ulicy żebraka. Zrujnowałeś mnie. O. Pokazywaliśmy Kaer. Chyba już, czy nie? To też było na poprzednie. A nie, czy full board skończone. Bo na pewno był tego samego... Niepokolorowany chyba był. Chyba niepokolorowany było. Szkic był linear. Tak, okej, okay, tak, kurde. A super głębia jest tutaj. Tak, ja się też tle teraz. No przez te różne odcienie brązu. I szubienica z kwiatami. Jest ten kolorek, co już wcześniej zwróciłem uwagę, że te ciepłe światło bardzo fajnie dobrane jest ten kolor. I daje bana suknia. Very nice. O, tak jest logo. O, jeszcze nie trochę widać, bo jest PNG Transparency, ale generalnie logo nowokręgu brushem zrobionym. I tak, tak. Poprosiłeś o nie, tak, bo tak, było tak. W tle jakiegoś innego arta. I bardzo mi się podobało, muszę go użyć gdzieś. No, to światło tutaj, kurde. No, to światło wygląda tak dobrze. Jaki piękny rapier. Mi się to kojarzy z zemstą Urzędasa, to światło. Nie mogę przestać tego widzieć. Nie wiem, czy znacie grę Zemsta Urzędasa, ale jeśli nie znacie, to w sumie macie farta. Brzmi fajnie. It's an old classic. O kurde. Nie, no, nie grałem w to. To jest bardzo, bardzo, no. Tak, to ale dojebano. Ten Angora, tak? Tak, a tu Skorpio właśnie, ten ostatnio. Śledzę bardzo poczynania tych artystów. Mamy ostatnio nam tyle drobnego cudownych jest, ludzi. No. O, Fantasmagoria, no. Kurwa. Ja jebie. No pięknie. To już jest na wiki na artykuły trefnego trefla, bo to jest perfekt tutaj. Oddaję wszystko. To już jak ten rytuał odprawiacie jakiś. Gdzieś tam głęboko. Ten rytuał ale... jakiś. Spóki. Nie wiem, znaczy ten rytuał nie istniał w ogóle, póki tego arta nie było. Tam musicie z czyichś snów przejść czy coś. Yo. Robimy incepcję. Incepcję robicie, no. No pięknie. I tutaj jest... O, słabo trochę widać tutaj, ale... A, bo jest tak, niewymiarowy. Ale... O, proszę. No, ale... tak, bo było, żeby można było pokazać jakby...
sposób. Wygląda świetnie. Super. Świetnie. Bardzo fajna, ten taki kołnierz puszy z tyłu Vincenta, podoba się ta interpretacja też bardzo. No, dużo jej ostatnio jest, mam wrażenie. Zagnieździło się fajnie. Tak, ten ćmowy element. Też ty mówiłeś, że on jest zamszowy, więc... No tak, pasuje. No cały jest taki jakby zamsz, więc bardzo się zdaje też na waszą interpretację w tym. O kurwa. Jo. A to z wizji, kurczę, jeszcze. Ale fajne. Francuski komiks. Podoba mi się, że od razu po stylu od razu widać, że to jest ta sama osoba, która zrobiła tą KF w trumnie. Tak, tak. To jest pana perspektywa, no. No. Ktoś tu się nie boi dziwnych tych ujęć. Bardzo trauma, dobrze. I love it. Artystyczne bardzo. Świetne, świetne, świetne. Te włosy jak węże trochę takie. No, też o tym pomyślałem, meduzy. Że to jest meduza. I ta dłoń, która wychodzi w sumie z głowy tego tam. Tak, no, że on tak. No, no, zajebiste to jest. To jebane. Ale uśmiech dojebany ma. Kurde, ale dobre, ale ma zajebistą minę. A to jakby Gareth mieli zespół jakiś po prostu, nie? No, świetny. Glam punk jakiś coś. No i te okularki. Jezu, ale ona jest no too up to no good na tym. Ale będzie sprankowany on zaraz po prostu. No, zajebiste. Świetne, świetne. Zaraz będzie miał opuszczone spodnie. Nie tak, tak. Jest nie, Joker. Go kopnie w jaja po prostu. Damn. Goblin mode, KE Goblin. Goblin mode. O, oh, yeah. To jest fajne, podoba mi się. Fajne szelki. Mhm. Ząbki, nos. To point. Jest jak wyśmiewać dzisiaj tego, tak. Tego trolla. Tak, z czym do ludzi. She went wild. Ale dobrze, że ten. Dobrze, że nie musieliśmy nawet udawać, że im zapłacimy. No tam cały dialog był przygotowany, ale. Domyślam. Serio, mieliście plan w ogóle myśleć o tym? Ja mam takie dobra, mordujemy w takim razie. Ja miałem zaplanowane, żeby mu tam, że on powie troll toll. I wy mu powiecie, dobra, ile? A on się tam schyli pod ten most i spyta. Paki, to jest dużo czy mało? I słyszycie takie szepty tych goblinów spod. Nie, więcej. Się podnosi. Nie, więcej. I tak aż się nie skapniecie, o co chodzi. Dobra. To jest skończone później chyba. Tak, tak. Tak, ale to już jest też chyba krucza, tak? To tak. Tak, to jest też krucza króla, bo jest tam zajebisty lore, ktoś by myślił, że skoro... Jeżeli zwierzęta nikogo nie wyznają, to ich dusze na pewno są w Shadowfell, więc ona ma jelenie rogi. Wow, nice. Bardzo fajny kawałek lore, no. To jest... Ale Burek nie ma duszy po prostu, musisz to zaakceptować. Burek nie ma duszy. Wszystkie nie. Psy idą do nieba. Nie, mają. Wszystkie psy idą do Shadowfell. Możesz im, wow. Czarami możesz im odbierać duszę. To jest po prostu... O kurde, no to o, to... Jest. Po prostu wysyłaliśmy to sobie już wcześniej. Tak. Zaszczyconym, że moja elukubracja doczekała się czegoś takiego. Kamil napisze Shrek Book. Tak, jak początek no, Shreka z tym baśnią. Book, no. No, bardzo ładne. Bardzo. Ale fajne. Czekamy no, na więcej. Inicjały po prostu on point. Znaczy nie, no. Gareth by takich nie zrobił, bo by na pewno nie umiał takich pięknych. To później już, wiesz, wydadzą jego ten zapis. Zapłaci komuś właśnie. W ogóle ja mam no, w domu... już starczy. mi się zajebiście podoba ta gotycka czcionka, bo mam takie stare książki sprzed wojny inżynierskie, niemieckie. Okay. I one są taką czcionką centralnie. To jest pojebane, zajebista robota. Mood. Zajebista. W ogóle Nefante, Koboldy. To właśnie wielki powrót był kilku postaci z OP. No, będzie jeszcze kolorek. Kolorek, tak? To zaraz zobaczymy. No, Nefante jako Empress. O, tutaj, o, coraz bliżej efektu kruczej królowej. Tak, tak. Ona się tak, to jest, jakby to puścić tak po sobie, to jest jak ona się pojawia przed wami. To się materializuje. Check him out. Drop the mic. Mic drop wykonywany tutaj. Mic drop. Zajebiste. Potężny mic drop. Fajny, fajny, podoba mi się. No, ładna kryza.
Piękne. Ta mina, ta oczka, tak. O, się kojarzą z tym memem. Sorry, I make peace. O, było czak, 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 czak. Super, fajne. Super, zbackfire'owało w KF. Było. Kaca de Komera wygrana. Kurde. O ja. Kroniki Gareta. Nie jestem w stanie tego przeczytać. Kroniki Gareta. Kroniki Gareta. Biologia tą pierwszy. Biologia tą pierwszy. No, trzeba będzie dopisać kroniki. A będzie teraz dużo do pisania. No, jej. To jest dzieło i wewnątrz dzieła jest dzieło. Tak. O, dzisiaj była wyjaśniana scena. No jak długo się coś takiego robi? No przecież jest niesamowite. No. Ładnie. Ale czajcie, że ktoś po prostu tak siedzi jak taki mnich średniowieczny. Po prostu no, przepisuje tą Biblię. Przepisuje te moje głupoty, co tam... Przy latarce było. Znaczy przy świeczce. Tak, i tylko jeszcze brakuje, że jest za mało zjebanych zwierząt na marginesach, jak oni tam sobie z ludów rysowali. Jak te koty na mapie, którą nam dałeś. Tak, jest, były koty na mapie, no. Świetnie, świetne. Konrada albo kot kradnący penisa, to jest klasyk. 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 O, o jest tu jest ten. No, ale... Wow, ale super interpretacja. No i ta enigmatyczność tej twarzy za zasłony, że no, coś widać, tak. Ale nie wszystko. Ale skoro na tych zagięciach sukni są, jest bardzo dobry. Tak. Dobrze, to wygląda. Podoba mi się, że suknie się zmieniły i tutaj wisi powłoka Vincenta. Podobny kolor stycznie. Marcin Kopytko. Marcin Kopytko. A właśnie, Marlonka zrobiła audiobook Kroniki Gareta. No, jeśli ktoś nie jest, chce tak, jest. I w ogóle świetne słuchania. Świetny pomysł i bardzo dziękuję Marlonka. Dobre wykonanie. Było genialne. Marlonka ma ogólnie dobry głos. No. Ćwiczony. Strasznie dużo Marlonka robiła przeróbek swego czasu na YouTube. Pod takim pseudonimem innym troszkę. Dla niepoznaki. Tak. Marcin Kopytko. Jest szabelka. Tak się rodzi legenda. Jakby freestyle nie wyszedł, to zawsze można szabelki dobyć. Zawsze można zmienić kąt ataku. A szabelka to jest raczej nie po to, jakby freestyle nie wyszedł, tylko jakby właśnie wyszedł za bardzo. Do obrony. Tak. Tak. Zajebiste. No. O, kurczę, królowa. Tej. Kurczę, taki ma sztylet. No właśnie, ale bardzo fajnie. Mi się podoba, to jest taki złamany miecz trochę. No. Takie niby rogi ze skrzydeł, Sildur. That's kinda cool. That's kinda cool, rogi ze skrzydeł, no, zajebiste. Takie super, elementy na głowie właśnie ze skrzydeł, fajnie to wygląda jeszcze. Jak ona się rusza, to jest w ogóle crazy. Crazy Valkyria. No, teraz... Odwrotna Valkyria, nie bierze cię do nieba, tylko zabiera cię do piekła. O, o, jest. Będzie potem duo. Kciuk, to jest no, kciuk. Kciuk, kciuk. Zajebisty no. Kciuk. Zadowolony z życia. No Vincent miał po prostu inne doświadczenia z rasu, tak? Czekajcie, a tutaj kciuk działa? Nie, chyba nie działa. Nie, to jest nie. Gość, który lubi swoją później. Robotę. A niby, bo zrobiłem, żeby inne kanały też mogły. Ale to, no, to muszę dodać ja. A, okej. Okay. Nie, to nie ma co. To zapraszam jutro, jeśli chcecie użyć komendy kciuk na czacie. Zapraszam jutro na streama z Minecrafta. GM Rogue. GM Rogue. Świetny, świetny, świetny kciuk. O! Kciuk. W podkoszulku. Ale fajny styl. Sullivan. Jest bardzo potężny Genasi. O. Ten styl mi przypomina tą grę Another World. No trochę. Podobno. No jest taki Another Worldowe, to super. Fajne. No to jest ta wydaje mi się, że to jest ta sama osoba, co zrobiła tego straumatyzowanego Malwina, bo są te cieniowanie tymi pionowymi kreskami. Jest tutaj może też, tak ale może jestem w błędzie. Z tyłu jest, że jest pracownik miesiąca z tyłu, jako Vincent. Tak, tak jest.
Haha, tak. I on nie, Vincent nie ma za koli, ma już po prostu koło. No to jest w ogóle dojebanie bardzo. Cool styl, no. Ten człowiek każe ci wstać po tym, jak kompletnie rozjebał cię lirycznie i ma zamiar cię dobić. Co robisz? Mnie zastanawia, jak to jest zrobić w tylu stylach i wszystkie są dojebane, bo mega. Zarówno ten taki w ogóle turbo abstrakcyjny, ten stojący. Gilbert taki. Tak. Ale też mi się bardzo podoba, chyba w ogóle jestem największym fanem tego na górze, tego na górze. Po lewej? Jak, na środku na górze. A ten, jest taki, coś mi przypomina. Nie, mi to też i nie mogę sobie ciągle skojarzyć, ale bardzo taki French comic. Jest French political comic, no. I on mówi, że ten, co by było w French political comic. A, wiesz co, nic by nie było. Śliczne. Kolejny. Malwin. Zajebiste. Marcin Kopyczko. Ale ten zrozpaczony. Tak. O Jezus. Te łzy. Uwielbiam te interpretacje. XP. Please, I am just a little gnome. Świetnie. Zajebiste. Oh yeah. Potem jest w kolorze, więc można. Tak? Dobra, to Ale psi, dobajowany. Slim Garrett. Ale szczynę ma dobrze zarysowaną. Oj, dziennik jest. No. Z uśmiechem pisze. To taki potrzeb się wydaje po prostu. No. Teen Garrett. Tak, jest Garrett. Streboryfikacja Garretta. Że jest w przeróżnych wersjach. Że jest chudszy niż powinien. Tak, coraz mniej, coraz się bardziej twink robi. O. Ale ten... Bardzo, bardzo, bardzo ładny. Widziałem ten trend z kopytkami. Marcin Kopytko założył... A ten sobie takie pierdolił. Firmę. Z takim sosem z paczki. Poleca. Doceniam tą próbę rysowania tej śnieżynki. Walka była. Była walka, no. No. Każda inna jest tak i ta jest taka akurat. No bo ta jest taka. Na każdym opakowaniu jest inna, tak? O. Ale to byłby performance. O. Cutka, no. Cutka, No bufiaste te koszule. Bez nosu. Bardzo, no. Dobrze. Puffy shirt. Policzki. Modnie. No ma fajnie wsunięte poliki. No hal taki. Nosek taki zarysowany. No. Jo. Dojebany. Kurde. To jest zaskie. O Jezu, ale super. Wszyscy są idealni, jak to? To jest mocne. No, perfekt. I ten, i... Gareth stanął na jakimś pudełku. Jak coś. No nie no, jest wzrostu jest, Vincenta, jest, Vincent jest, ma ile z 3 metry. Nie no, więc ponad 2 metry. Tak. Dwa i trochę. Kurde. Dwa z czułkami. Jest wyprostowany, tak. Ale ten, nie, wszyscy są tu super. No. Jest i ten... Skornieni są. Są bardzo akuratnie zrobieni, tak. Nie? To jest super akurat w tym. Płyn jest super oddany, jak się wylewa z tego tego kufla. I chciałem stwierdzić, że Vincent jest tu bardziej zikshilowo-lorowy niż Vincent jest. Tak, tak. Naprawdę. Bo zikshile w lore Spelljammera są bardziej inspirowane modliszkami, a mój Vincent jest bardziej inspirowany straszykami, patyczakami. Jasne, ale tak jak mówiłem, jakby każda interpretacja Vincenta jest dla mnie, mnie napędza do dalszych pomysłów z nim, więc wszystkie witam. Świetne. O, i tutaj jest w kolorze ten, z tym piwo, z tymi skrzydłami. A ma rozwidlony ten nóż jednak. Mm-hmm. To jest taki... Jak do mięsa, taki widelec. Do opuszczania krwi.
to jest właśnie ciekawe, to jest albo złamany miecz, albo sztylet służący do... Do łamania mieczy. No, czy on się nazywał, że właśnie Swordbreaker, nie? Taki. Zajebiste. Takie do zakończenia. Metaforycznie, kończy wojnę. No, no bo też w niektórych rytach pogrzebowych tak łamano broń rytualnie, nie więc... Szpikulec do mięsa. I praktyczny szpikulec do mięsa, dokładnie. Pintelec. O, kolorki piękne. O, jest ten. A, no. Jest. O, kurde. A to się nie spodziewałem po tym szkicu, że to będzie aż tak jakościowe. Jakby znaczy, Nie, no już właśnie na tym szkicu było widać. No, ja też myślałem, widać. Że gówno straszne będzie. A... Nie. Tak. Super to jest zrobione. Zostanie no, dodane, rozumiem. No nie, super. No to cieniowanie jest zajebiste. Ja jestem fanem tego. Te materiały wyglądają bardziej realistycznie niż w prawdziwym życiu wygląda materiał. Jak było na linearcie widoczne, że w tej, że było wzięte pod uwagę to, że w tej pozie się podciąga trochę kamizelka, to jakość była widoczna. Jest dokurwione. Bardzo fajne. O, jest ten. Jest w tym stylu. No nie, no to super. Chcemy wszystkich w tym stylu. No, wszyscy w tym stylu, bo to jebane. Jedyne co to ten miecz. Tak, to nie jest rakier. No, to jest crazy miecz. To jest crazy miecz. Ale powiem szczerze, potrafiłbym to obronić jako rapier wczesnego typu. O, no widzisz. A, tu cię ma. Actually. No, ale ja jako autor postaci Marvin bym powiedział, żebym go nie obronił. No, a tak mówię w kwestii typologii. To by się dało. No jebane. Kurczę, nice. Mocno. No. Krzywa. Fajne są te smugi dymu, takie... Mm. A, to nie są maski. Modern. Modern, takie big ass MoMA painting. Ten styl graficzny jest taki... Smuga, ale wydaje się taka oleista. To jest fajny, taki ciężki styl i korona świetna, coś mi ale też zobaczcie jakby rozmiar tej czupryny. No. Pojebana. No. Dobra. Nienaturalnie duża czupryna. No jak skrzydła jakieś albo. Afro samuraj. No i mega jest ta korona. Jak korona słoneczna. Dobra, to jest. Nice. Just a little Vince. No, ale jest pruszaków nowokrągowych. Yes. Namnożyło się, jestem z tego bardzo zadowolony, bo już widziałem kilka pięknych interpretacji. To jest stalny Vincent. Śliczny. O, mamy komiks. Termusie. On jest w kolorze potem. O, tak? Tak? To lecimy dalej. Tak mi się wydaje. Zobaczyć. Mam nadzieję, że komuś tak nie przeskipuje arta. Bo... Chłopaki, on jest w kolorze później. To będzie, spokojnie. Jeśli nie jest na czacie, powiedzcie, to wrócimy. O, your the smallest. Malvin. Mam win. To jest... Odwrotne uniwersum, gdzie nie ma małego drewnianego pająka, tylko jest mały drewniany Marvin do spożycia. I wielki pająk go używa, żeby chodzić po podłodze. Żeby freestylować, tak. Przez godzinę mówisz rymem. Czy chcesz, czy nie? No, to byłoby wyzwanie. Nowy film z tym. A to jest niezła klątwa. Że Jimem Carreyem. To jest klątwa. Przez 3 godziny mówi tylko rymem. Że możesz mówić tylko rymem, a jeśli próbujesz nie, no to nie możesz wydobyć z siebie dźwięku. Czy zostawi go żona? Jim Carrey trafia na imprezę o 3 rano. Może mówić tylko rymem. Jo! No, jest super, super cieniowanie znowu. Nie, ja nauczyłem się nowego słowa cieniowanie. Ale fajne. Fajne. Nie powiem, jak co już więcej mówić. Dojebane. Ale tak publicznie. Znaczy, jaki jest kontekst? Czy to jest pociąg? To jest jakiś autobus chyba. Ktoś spojrzy na to i powie tak, wow, ale to musi być z fajnego filmu. I się okazuje, że nie, to jest... Ktoś spojrzy myśli, wow, ale
To jest to, rysuję strangerów w metrze. Znaczy, i tak, wow, ale tu musiał siedzieć gość. Autorka albo autor pisze, że pociąg. Zajebiste. Cool. Do pierdolone. Hej, tu Piotr Gryf, już tłumaczę. Ten fanart jest nawiązaniem do Ejów, w którym trefle pracują w trefnej kopytkarni. Jaki zły Garrett. Nice. Jak to możliwe? W moim headcanonie jest pracownik miesiąca, ale to jest okno po prostu. A stoi po drugiej stronie za ścianą. Wyjebała dziurę w ścianie po prostu i stanęła tam. Do salonu po prostu okno. Tak. Kto by najlepiej gotował? Myślicie z tej czwórki? No, wydaje mi się, że... Ale bierzemy pod uwagę predyspozycje takie jak dodatkowa para rąk, czy to, że... Wiesz co, nie, wszystko, wiedza... Wiesz... Sądzę, że Vincent, ale trzeba byłoby mu wytłumaczyć, co to dużo, znaczy. Dużo trzeba by wytłumaczyć, tak. Przecież biorąc pod uwagę to, że lubi jak jebie trupem, to... No, łatwiej byłoby kogoś, inaczej. Kto ma mniej rąk, ale tak. Zna koncept zjadliwości. To może tak, biorą naszą czwórkę i mamy godzinę na zrobienie najlepszego dania, mamy wszystkie możliwe... To Vincent zmywa. Mamy dostępne... No kurwa, w Masterchefie jesteśmy. I kto by najlepsze zrobił? I co by zrobili? KF podkrada składniki konkurencji, tak żeby oni nie mieli. No ja bym zrobił chujowe, ale bym opowiedział bardzo ckliwą historię mojego życia i bym przeszedł do następnego odcinka. Nie, Malwin by takie jakieś takie super proste basic, ale byłoby, że to jest francuskie i dlatego by przeszło. Taką jajecznicę jakąś taką super lejącą się by zrobił i tam posypał szafranem i byłoby moja matka umarła. Umarła jak to zjadła. No, Malwin mógłby ratatouille odpierdolić. No. Ale to by było niedobre, tylko już by tak przepuścili, bo no dobra. Ja myślę, że Garrett dojechał tak zrobił. Do półfinału. Ale to tylko tak na właśnie tragicznej historii. Garrett tak. Był gotował dobre, bo rodziców miał w domu. Tak, miał rodziców w domu. Garrett po prostu jadł dobre rzeczy i wie, jak smakują. Jako jedyny tutaj chyba. No. Tak. Garrett już ma przewagę. Mal już po spedżamerze to. Oni tam, że trzeba zrobić jedzenie i KF by im drinka dała. KF przyszła tam się sama nawpierdalać. Znaleźliby ją po prostu w tej spiżarni. O, wilku mowa. O, to mi przypomina, jak jeszcze był Minimax, tam była taka bajka, gdzie miała taki jakby przerywnik, że tam właśnie Karaluch gotował w kuchni, to jest... Kurde, pamiętam Minimaxa, najlepsze gry mieli na stronie. No, Minimax to mód dzieciństwa mojego. Fajny arcik też. Tak. Super jest, no. No, nie wiem, czy to by było jadalne. I ta aura śmierci, dobywając się pewnie, to jest z serem, no. Gałki oczne tam zaraz obok. W sensie, Vincent by wam przygotowywał jedzenie na tym samym stole, na którym robił kusze z krowy, więc... Słuchaj, czyż koniec końców to nie jest każdy stół, na którym robimy? To prawda. No właśnie. Damn. Wow. Ale kruk! That's a small ass queen, no. Albo big ass ogromny kruk. Big ass crow. Ale fajna, tu jest, to ładne. Jest też fajne. No. Animu bardzo, ma, no, ale ma taki... w dobry sposób. Anime vibe, ale no ale w taki... dobry sposób podoba mi się. No już po tej liście Rocha to każdy tak. Wie, o co chodzi już. To nie było obraźliwe jak coś, tak? No, bardzo fajnie było drapowana ładne. Suknia i podarta, tak? Kruk, a, no. Na dole. No, ale kruk to taki... A, bo to są pióra na dole tej... A, jest super, no. Nice. Ja chcę więcej artów tego kruka po prostu. Jak on ma tak. Przygody, jak on robi rzeczy tak. Jakieś. Czemu to nie polecieli jest... na krukach? Ej, czemu ktoś królowa nie poleciała po prostu na krukach? Czemu nie dali pierścienia temu krukowi po prostu, żeby go zjadł? Czemu nie dali zabójcy bogów krukowi? Czemu kruk nie poleciał po zabójcę bogów? No właśnie. Że tylko z tym, z
Cliffordem, wielkim czarnym psem, to jest wielki czarny kruk. Fantasmagoria pisze, now draw him getting an education. Ale mi się podoba, że pomyślałem o tym Cliffordzie, że to nie było tam, bo Clifford, no fajny pies, a potem pierwsza scena, Clifford wielki kruk i on wydziobuje komuś oko. Oko wydziobuje całe wnętrzności jednym uderzeniem. Tak, po prostu komuś głowę tak pyk. Że ludzi, jak kura idzie i robaki zbiera, to on tak ludzi zbiera. Tak. Oj, oh, wow. Fajne oczy, no, bardzo ale... fajne oczy, ten refleks tak, światła jest no. cudowny. No, oczy tutaj naprawdę hipnotyczne. Light skin. No, bardzo fajne. Też fajne włosy mi się tutaj podobają. Kolorki są zajebiście dobrane. No, fajna praca. Dobra, że... o, no, yes. Jezu, wreszcie. Mamy i tego pana. Trajan Cadmus, no. Tak miło go widzieć, zajebista interpretacja. I jest prawie, że idealny. No taki... więcej NPC-ów. Tak. Dziadek, w sensie ale... artów jak... NPC-ów, naszych już istniejących. Dziadek, ale jakby cię wziął na ring, to... To koniec. No. Honoring tam jeszcze. Emerytowany bokser. To ale jest to jest fajny super motyw, tak. Ej, bo... A to też jeszcze jest taki trop w anime, że jest taki dziadek i on nagle zdejmuje koszulkę czy coś, jest taki dopierdolony, tak, taki tak, dopakowany tak, mega. Tak. Też, bo on nie będzie miał. Nie będzie miał takiej kulturysty sylwetki, ale mięsień nadal tam będzie. Nie spodziewasz tak. się tego po prostu. No bo to jest dokładnie. Taki, że ty wchodzisz do klubu bokserskiego i tam jest taki dziadek, co się z ciebie śmieje. Ty mówisz, że najebie ci stary dziadzie, on wchodzi i cię po prostu kładzie od razu. No, to jest to. Wow. Nice. Clean flowers. Czy to są malwy? Malwy i malwin? O, kurwa. Kurde. Mam specjalistę. Znaczy, nie wiem. Tak wygląda, nie wiem, sumie, ale no? Tak mi się ten. Tak wygląda. No. Tak. Czy malwy były bronią jednoręczną? Rozpoznałeś od razu. Malwy. Pisałem Malwai. Malwai. No, nowy demotywator. Faktycznie wygląda. Fajne jak bardzo. Zajebiste. Jakie białe szeleczki to ma malwy. O! We are not the same. Same. No. No słysz, i to jest Chin. Robi interesy różne. Bardzo dobra. White collar malwin. Próbuję wymyśleć, co on by właśnie... Że ja robię to, a ty robisz to, nie jesteśmy. Nie mam. Wchodzę na fanarty i scrolluję. Aha, tak. Tutaj jechaliśmy streamować. Tak. Ty walczysz. Ty walczysz bronią, ja walczę słowem. We are not the same. I ten ogr, kurwa, wypierdalający się przez z mostu. A wyjaśnienie, że to były malwy. Tak, widzimy. Widzimy. Powiedzieliśmy, że to były malwy. Sprawdziliśmy, jak wyglądają malwy. Tak. Tu w ogóle na fanartach jest taka żywa dyskusja teraz, że strasznie trudno będzie to. No, widzę, że znajdziesz teraz. Kurde, no ludzie dzisiaj... Może musimy zrobić osobny kanał. A może a nie da się zrobić szuka i po prostu obrazek? Nie, ludzik. Nie. Zaraz znajdę. Oh my god, pojebało was. Właśnie myślę, czy nie zrobić Jacek z... Fanarty dyskusja. Myślę, że może być spoko coś bo takiego. Dużo osób pisze też takie rzeczy niezwiązane bezpośrednio i się dużo robi tego. Nie wiem. Długi scroll. Tak, Malwin jest tak mocny w PvP jak Strzebor. Nie, aczkolwiek Malwin wie co robi. Bo gracz, który nim gra, już walczył fighterem przez półtora roku i teraz ma lepszy grasp na to, jak działa kombat. Okej. Okay. Damn, ile tego tu jest? No właśnie. Co wy tyle rysujecie? Dobra, było, jest. I moby to ułatwiło, bo fanarci by mieli jak rozmawiać, a my byśmy mieli cleaner. Łatwy dostęp był. No, trzeba to po prostu zrobić, tyle. Albo że tylko w wątku można, czy coś, nie wiem już.
Wymyślimy coś takiego, o, żeby... I też ułatwi to wrzucanie artów na streama. Wrzucacją artów na streama. Dobra, pierwszy art od Żaba Czarownik. Kurwa, nice. Jest. Ale kurwa, dojebane to jest. No. W sensie... I karty, no, wszystko. Podoba mi się to, że te karty się pojawiły tak tutaj. W takim prawie jak jakimś kombat. Prawie jak w jakimś takim kombat sytuacji, nie? Że ich używasz w walce jak magicznych kart czy coś. No i got me thinking teraz, no. No. Jest taka jedna klasa, którą się da zmultiklasować. I wystarczy jeden level, żeby już używać magicznych kart. Świetnie. Okej, bo myślałem nice. Nad czymś multi, ale to potem też pogadamy. Jasne. Spodoba się. No. Kontynuuj. No, mietek jest magicznym przedmiotem z pewnością. Co do którego. Jest przeklętym przedmiotem. Jest przeklętym przedmiotem. To jest. No, cursed item. No tutaj Ado wygląda, jakby naprawdę jakiś cyrograf suwał. A to mietek. Piękny, piękny. Jaki ten, ale czuprynę ma tutaj w ogóle. Benedict no, Cumberbatch. Ado jest tutaj, użył czaru iluzji. Tak. I ma włosy i brodę. Po prostu flexuje na hityniarzu. Flex na hityniarzu. Dawaj dalej. Lecimy. Weilifikacja na tył. Wow, what the? Nice. To kontekst. Marvin jest dobrze zbudowany, jak na dziada. No, to było przeżyć na Spelljammerze. Tam chuderlaki nie przeżywają. No, to podkreślałem od początku, więc. Kanon. Kanon, potwierdzam. Tylko nawet ten hairline jest zbyt perfekcyjny. Zbyt piękny. This shit goes back, okej? Okay? No, okej, to jest. Widziałem wszystko, że to bardzo go kocha generalnie. No, ale czy jest taka osoba w ogóle na świecie? No właśnie. O. To wiem. Może no, taka się pojawi. Oh god, please, no. Not again. Not again. Oh. Jaka fajna. Nice. Ale to jest bardzo... To raczej takimi śmiercią taką miłą. Przypadkową miłą śmiercią się żywi. Takie ups, umarłeś. Albo to jest dla niej jest miły moment, a dla śmiertelnika jakiś, wiesz, no, to też jest Terian Pleasant. Taka wizja też jest disturbing, że taka tak, totalnie, tak. To taka, no to jest to, co sprawia, że lalki są creepy, nie? Tak. No. Ten sam tu, uncanny element. Tu czujesz zagrożenie jednak. Tak, tu się czuję bardziej zagrożony. Ona kradnie traumy dzieciom w szpitalach. That's dark. No, zje taką traumę i od razu uśmieszek na twarzy. W tym w domu... Nie, no dziecko umiera. W dom podróżnika się nazywał? Dom dla dzieci. Dom małych podróżników, tak. Wędrowników, dom małych wędrowników no. W kasa de kamerady. To po trzeciej w nocy, korytarzami domu małych wędrowników. Nie idź do toalety o trzeciej w nocy, nie idź do toalety. Małych tak. Wędrowników. Jo! Pobaw się ze mną. Update do kurtki. O, no, a ta kurtka jest się coraz bardziej epicka robi. Nasz prawnik wyśle pismo, tak? Nice, Taro, Xenos, Renos. Widziałem ją na Pyrkonie i kurde, to jest, to będzie dobra kurtka. Rozwija copyrighted, się. Copyrighted material. Proszę zaprzestać produkcji. Proszę zasłonić. Po prostu taki przyczepiany na rzep do zasłaniania. Tylko prywatnie możesz sobie odsłaniać. O, jest skończone. Domowym zaciszu. Tak, domowym zaciszu. To jest z tym motywem właśnie, że ten, że to jest zwierzęta. O kurwa, korona z dłoni szkieletów. Z dłoni, jest nice. No, dobry. Czytam teraz taki komiksik, gdzie chyba Morana ma bardzo podobny vibe. Czyli bogini taka też dość mroczna słowiańska. Nice. I bardzo fajne kolory zostały dobrane. No. Co mi się podobają. Ten Morana to Marzanna. Z tego co czytam. No, tak. Okej. Okay. Nice. No, tutaj było. Aha, to było jako jeden, no. Żeby było można pokazać. Nie wiem. Jest Vincent w zeszycie. Jest.
Zeszytowiec. Nie, taki ten. Pikny. Jest tańczący Vincent. Jest Vincent babciny, ale wielkie te kwiaty w ogóle. Kurde. W kolorze to wyglądało nieźle. Jest też jedna wersja. To od Krofin. Nice, ale tam gęsi w tle faktycznie. A i tu jeden klucza królowa. Super, jest super. No, patrz, takie, że zamiast rękawów ma te takie dwie opaski i sznurki. Te włosy siwe też dobrze wyglądają bardzo. O, tu znalazłem. O, jest skończone. Nie kłamałem. Pamiętałeś? No, ja tam sprawdzam zawsze, jak coś nowego jest na fanarcie. Ja mam tam powiadomienia włączone. Ja sobie lubię patrzeć. Zresztą, no, jak widzicie, nawet jeden art już być może zainspirował coś więcej, więc... Dojebany. No, super. Chociaż zbyt pewnie trzyma tę szpadę. Malvin is scared shitless, jakby, jeśli chodzi o walkę. No, to ale nieźle to jest... tam nakrzyczał na tego biednego. Dali się radę. No. O. Jo. Kompilacja. Balenciagowy tatuś for real. Nie. Balenciagowy tatuś. Chociaż ta kurtka. Zajebista KM. No. To jest... Łącznie to walone zęby. Takie zęby, jak pokazuje to. Ma być straszne właśnie. Nie widzę, co tam jest napisane do końca, ale... Nie wiem, o, jak nawet... podejść do jej profilu. Najlepiej nie podchodź do niej. Do KF lepiej nie podchodzić. A tam pod butem, tam jest ona, czy tam jest Vincent? Właśnie nie wiem, co tam jest. Small. Coś jest pod butem. Może to self-insert, nie wiadomo. O tak. O, Adot, Scorpio. I tutaj też jest ten... czar iluzji. Iluzja. Ta iluzja to jest. Ta iluzja. Jest potem w kolorze. Dobra, to lecimy. Tego dalej nie rozumiem do końca, skąd to się wzięło, ale nie wiem, skąd jest. Się wzięło Hatsune Miku, ale skąd się wzięło, nie pamiętam czemu. Okej, okay, check this out. Ja pierdolę. O kurde. No. Dojebany. I w ogóle... No, waj zakładaj w ogóle i wszystko. Tak. No. I pamiętam, że autorka było powiedziane, że nie może założyć tego kaptura i wrzucić. Rozumiem. Shit is not TOS friendly. Mega mi się podoba ta interpretacja, że są cztery czułki. Takie dwa po bokach, no, i tam jak cztery rogi jakieś. To kurwione. Świetne. I nie wiem, czy dobrze widzę, czy te użyte koraliki na oczy, czy one nie są fluorescencyjne przypadkiem. Bo mają dokładnie może, taki kolor. Może, że świecą się w ciemnościach, tak, no tak. Bo mają taki ten... Są, a to dobrze. Super, nice. To tak. Zdjęcie, jak się świecą. Dojebany, dziękuję bardzo, Frugogier. O, to jest też dobry arcik. No, dzisiaj był na ogłoszeniu. Zajebiście. Świetny. Fajny. I są itemki. Wszystko Alternate jest. Universe, gdzie KE była też na... Zdążyła dotrzeć. Pokazać no ale itemy fajne. Ja w ogóle prosiłbym o produkcję artów itemów, które dostaliśmy, bo warto, żeby je gdzieś upamiętnić. Sklasyfikować, nie? Zapisać. Dokładnie. W kronice na przykład. Dokładnie, fajnie jakby się mogli je sklasyfikować i potem napisać i być może jak się kiedyś natkniemy na coś podobnego, to będziemy mogli to znaleźć. No, ale super jest. To jest... Piwo pisze, dostałem jakieś dziwne woski z Tigera, więc pierwszą moją myślą był Vincent. To mi się podoba, że to jest totalnie jakieś marsjanki vibe. Ale skorniony. Sowiecka animacja vibe. Sowiecka animacja vibe, no. Oj, trzyma chora. O, to chor. Zobacz. To mini chor.
Ale świetne. O, jest kolor. Licznej chłosty. Termodusie. No, i jest to bardzo mocno. I to pierdol się na koniec tego koloru. Łamiące kolor po prostu. No. Spójrz na te czułenka Termodusa w ostatnim panelu. Ja mi się podoba, jak mu się fryzura tak rozwija. Tak. Jak mi się prostu... to podoba, że fryzura jego zmienia się w taki, w taką czapkę jestera. Tak. To jest po prostu. Termodus mógłby być w tym memie z nakładaniem make-upu klauna. Zajebiste. Nie, super, super. W każdym kadrze jest jeden jego rym. Tak. Jak ktoś to zrobi. O! O, zajebiste. Dojebany arkanista. O, no i to jest, kurde. I to jest Ado, i to ja rozumiem. Zajebiste. To jest lore friendly. Lore friendly Ado. Podoba mi się, jaki ma potężny podbródek. Tak, tak. Mi się, mi się podoba to, że w ogóle Ado ma taki. Ado ma taki vibe wokół siebie, że te magiczne przedmioty są takie. No jest to przeciwieństwo do Vincenta. One są jakby antyskornowe. One są. Tak. Quality tak. Shit. Że tam przyjemne po prostu, takie. Jak że... klocki Lego, że tam wszystko do siebie pasuje. Że na półeczce sobie położysz, że taki. Ma ten. A nie, że rodzinne. Tak, a nie, że dokładnie. Już gają pod siebie, jak je używasz. Mi się od razu kojarzą z takimi kolorami, właśnie takim fioletem, żółcią, niebieskim, takimi. To się cieszę, że tak wyszło, bo dokładnie jest taki. Vincent to ASG, Ado to nerf. Tak, dokładnie. Tak. Vincent to Kobe, no to jest. Vincent Kobe. To jest dosłownie, to są dosłownie tylko modele tych rzeczy, których Lego nie chce produkować. Tak, dokładnie. Świetne. Kusza gastralna. Yo, wow! Widziałem to. Potem jest z kolorem? Zrobione bardziej. Dobra. No nie kolorem, ale monochromatyczne. Kae Hatsune Miku. Okej. Dobra, wiecie co, możecie sobie robić Hatsune Miku arty, ale jeśli już je robicie, to chociaż zróbcie z wokaloidem szantę. Tak? No właśnie. Na to czekam. Albo niech się... Albo Bart niech będzie Hatsune Miku, tak? No. A jak coś to Hatsune Miku, to tak bardziej Vocaloid, tak? No. No jakbyście czekamy. Używali kiedyś Hatsune Miku, a nie tylko się pocili do niej, to byście wiedzieli. Pocili. Tio jest friendly. Jak coś. Jak coś, pocili się tylko. No, ale kurwa. Interesowali. Vocaloid Shanta, let's go. Kuban, nie wiesz, co zrobiłeś właśnie. Wiem. No, on dobrze wiedział, co robi. I did it. Yes, I did it. Faktyczne, bro. Jo, pierdole. No, i ty tam roch pisałeś, że to jest bardziej ta na V, no, nie? Że, to, bo autor, czy autorka, nie pamiętam, pisał bądź pisała, że to jest właśnie Raven Queen. A ja mówię, że kurde, z jednej strony fajnie, ale to jest totalnie w blakich właśnie tych bogini śmierci Gitianki. No, zajebista, podoba się mi. Ja widziałem interpretacje jej takie podręcznikowe, ale to jest... Znaczy stety. Są z czwórki chyba najnowsze, tak w ogóle. Tak, ale kto by się czwórką przejmował? A ta jest super, więc no i słuchajcie, nie mówię, ale jeśli ktoś chce dalej kontynuować arty, to jest fajny kierunek. Już nigdy jej nie spotkacie w tej kampanii może? Okej. Okay. To cały czas powstaje. Fragment mauzoleum. Mi się podoba to, że tam Kuelea pisze, że mały sukces, skończyłam fragment z mauzoleum. Ja myślałem, że to jest osobny art. Potem się dopiero zorientowałem, że to jest mini fragment tego chyba całego, nie? Tak. Jak to będzie gotowe, to będzie trzeba zrobić taką animację, gdzie tak panuje przez całego tego arta. A wiem, tak jak wtedy mieliśmy ten pokład. Tak, no.
bo to jest... rozpierdala łeb. Przepala styki w bani. Przepala styki w bani. To ma taki... ma taki polski klimat, taki... W sensie, widzisz to niebo za tą i już... Twój wkurwiony stary szuka miejsca parkingowego 1 listopada pod cmentarzem. Jakby już to widzi, już czuję to z ból brzucha, zmęczenie. Trzeba było wcześniej jechać. Nie, ja czuję smurfowe cukierki. Zawsze dostawałem smurfowe cukierki. Smurfowe cukierki. I obważanki. Ja nic nie dostawałem. Rurę. Świetne. Ludzie, wyjdź na spacer, to pomaga na depresję, podwórko, kiedy wychodzę na spacer. To jest paleta kolorów Polski przez 11 miesięcy w roku. No, świetne arty. Każdy kolejny element rozpierdala web. Look at her! Ostatnia podróż Enjoyers, anyone? Kto ma wiedzieć, ten wie. The OG. OG mommy. Użymami, dokładnie. Kurde. No, nie chcę zaczynać tej dyskusji, bo nie chcę żadnych spoilerów ani dostać, ani rozpocząć, ale ten fajnie Suzę znowu zobaczyć. Jo, pik klamoty. Ale ta kamizelka dopierdolona z tymi. No. Ubrania super. Z biżuteria super, piercing zajebisty, tylko coś mu na tylko włosy wyrosły. No jest fleksowanie na hityniarzach, no. Ale ten, zajebiste te długie palce są. Tak, są dopierdolone, tak. Że tam po dwa pierścionki wchodzą na luzie tam. No bo miał więcej stawów, nie? Tak, on ma więcej stawów w palcach. I mega to wygląda, na przykład z tą lampką tutaj widoczne to jest, jak długie są te palce. I oczy, idealnie takie, jak sobie wyobrażałem, że on ma po prostu czarne, bardzo głęboko osadzone w czaszce, że one tak błyszczą tam z wnętrza. Czy broda chociaż może być kanon? Nie. 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 Wiecie, że są też na przykład dzisiaj dropnął po prostu Harald, który ma brodę. Jeśli chcecie rysować kogoś z brodą, to znajdźcie. Kopiuj w klej brodę po prostu. Jest, już narysowałem. Dajcie Haraldowi. Jest. The Empress. Jest. No. I ten kobold mały przy niej. I to, że jest to jest tak pasuje do tej powieści. Let me do it for you. No, znudzona siedzi biedna. Więziona przez koboldy i czczona. Znajdzie. Jest w ogóle świetny, tak element lore, tak rzucony po prostu. Bardzo żywotny. No. Wyobraźni twórców. Świetne. I podoba mi się też to tło z tymi różnymi elementami geologicznymi. No, geologicznymi. Dużo się dzieje, bardzo żywe, fajne. Świetne. Tak, to podczas streama Rocha gadaliśmy o Catboyach i... Okay. No tak, no to ja zaglądam tam. Wiesz okay, co, było ostrzeżenie. Było potężnie. Był potężny wieczór. Wtorkowy stream. Zapraszam na oglądanie woda na Gilmroch. Zapraszam na oglądanie woda. Póki jest. Niedługo znika. Dokładnie. Dokładnie. Więc odwrócenie Catboya, czyli... Okay, że ma uszy ludzkie. Uszy ludzkie, tak. No i to jest właśnie... Human boy. Human boy? Human boy! To jest twoja human sona? Human sona. No, dzisiaj już było koncept humsony. No. Świetne. I dziękuję Achietstyk za szybką reakcję i dopierdolonego arta. Wow. He's very slick and smart. Slay. Bardzo fajny. Podoba mi się, że jest emoji. He has emoji shine about him. Tak. Nie, dojebany. Podoba mi się bardzo. Świetne. Bardzo. Jest młodszy, ale dalej siwy. On sobie farbował te włosy. Malvin to jest ten typ gościa, co siwy się bardzo early age robi. Tak, dużo. Ale dobrze siada, ale ładnie siada. O, kolory. Fajne. Ale super robota. Ale fajne. O kurde. No, kanon. Bardzo ładny.
do artykułu. Gdzie wy mu tą brodę chcecie dawać? Przecież taki jest idealny. No jest perfekt. I pamiętaj, że ma z 3 metry, nie? To jest najważniejsze. Tak, on jest ogromny. Koleś jest po prostu jeszcze... No. Wy mu do pasa sięgacie, tak naprawdę. Myślę, że nie tylko my, patrząc na czat. Jezu. Przepraszam. No, ja nie wejdę do Rocha, bo tam nie wiadomo, co się dzieje. Oj, tak by koło. Ale ja tylko czat, na czat patrzyłem. Dobra. To tak wygląda, że tak, Gareth do matki przychodzi na czacie, ale MILF, nice, wow, a potem ja coś powiem, źle. No, ja widziałem. Got in 4K i ten art, który jest. Nie wiem, czy on... Jest, już jest. Uuu! Ale pazury ten na nogach, kurwione. No, harpiowata. Jak buty. Takie. No. Ciekawe. Ten kruk jest zajebisty. No, dymny kruk, zarąbisty. Bo też jeśli się jest warlockiem Raven Queen, to się takiego kruka dostaje jako peta. O, potrzebuję w takim razie. I fajka z czaszki. Tak, fajka z czaszki, zajebisty pomysł. No, aż mam ochotę kurna ją zrobić, szczerze mówiąc. Znaczy, to jest taki crack pipe bardziej. Tak, i co jest problem? No tak, no ona i tak już nie żyje jakby. Crowpipe. Ale to jest fakt, że jak oni są nie umarli, to mogą napierdalać narkosy jakie chcą. Jest! W końcu super! Warto było umrzeć. Ale super ten dym jest też. Tak. W czachę się robi. Fluffy Hooter w ogóle na czacie przypomina, że dwie kurtki były i są ta, co na Pyrkonie co była, to inna niż ta, co jest tutaj, była w tkata. O kurde. Więc są dwa zeszyty gdzieś tam na świecie. Zeszytów jest mnóstwo, ale są dwie kurtki. That's wild. Mam dalej naturalne czaszki. Nie, już je musiałem oddać, bo to nielegalne. Policja zapukała i powiedziała, że mam oddać. Powiedziałem na streamie i musiałem je oddać. O nie. No nie były też moje, więc. No nie były twoje, raczej swoją nadal masz. Podałeś takie. Nie należały do mnie, nie ja je wyhodowałem. No. To jest pojebana historia tego arta. Dawaj. Bo to jest tak, że. Komuś się przyśniło to. Właśnie, że komuś się przyśniło, że jest warlockiem Kruczej Królowej i dostaje taki miecz do jako ten boon. That's crazy. Co jest w ogóle lore friendly, bo tak, Krucza Królowa w lore jest twórczynią inteligentnych mieczy. Tak, Black Razor to jest taka OP, potężna broń, która właśnie miecz, który pożera duszę. Tak, i to jest tak, że ty możesz być warlockiem tylko tego miecza. On jest tak potężny, że on jest jak Bóg prawie. I właśnie Raven Queen go stworzyła. Rozpierdala mnie, że to jest postać, która została miniona raz i ludzie mają sny o niej. No. That's crazy. To no. Damn, no. I wish the story was important. Kanon się śni ludziom, one-shoty mają całe w swoich głowach już. Ej, free content. My po prostu założymy, słuchaj, założymy sklep, będziemy sprzedawać merch z Kruczą Królową, a wszyscy będą sobie sami opowiadać o niej historię już. No i OGL 2.1 nas rozjebie. Nikt mnie nie rozjebie, pozdrawiam. To, bo to jest, przepraszam, to jest królowa... Jaka Krucza Królowa? To jest Królowa Wron. Wronia Królowa. Wronia Królowa. Fantasmagoria. O, taka bardzo pozytywna. No, tutaj. Ja, że do niej to nawet bym się zbliżył. Nawet oczy niebieskie ma. Kawkowa królowa. No. Tylko zęby ją zdradzają. O, w sumie tak, no. Nie zauważyłem. Jednak jest nice, cute. Spiłowany zębiec. Zrota baronka. Ej, słuchajcie, lubicie Kruczą Królową? Okej, spróbujcie tego. Gołębia Królowa. Z takim wielkim kawałkiem chleba wokół głowy. Wspiera wszystkie śmierci ludzi, którzy się zadławili chlebem w historii świata. Albo wpadli pod tramwaj.
Gora. Yo! No to jest mocne bardzo. Pondering the orbs. Pondering the light orbs, które zostały zlane. Transcendentny Vincent. Dokurwione. Wow. Zlane, bardziej... Stał wyrażony sprzeciw co do tego. Konstruktywna opinia na czy mają sens w trakcie bycia poszukiwanym. To była konstruktywna krytyka. Nie, ja wiem, się śmieję z tego właśnie. Ale to, że on jest, że ma piegi jak to, jak galaktykę, zajebisty. Tak, właśnie, ten element tego, że. Bo tam wcześniej też mówiłem, że niektóre włosy są żółte. Jak się przyjrzysz z bliska. Tak, tak. Więc taki element, że ma żółte przebarwienie jak piegi, też jest bardzo fajny. I też te żółte kropki na tych. Cool. Cool element. Też później... Gdzieś wrzucałem... A co? Poczekaj, pokażę od razu. POV, gadasz z Vincentem, Vincent Jumpscare. Że widać... Ma pomarańczowe. No? Tak. Znaczy, że żółtawe, które tak. Są żółtawe. Wracając szybko. Angora. Będzie w kolorze, nie szkoda. Tak? Dobra. To zaraz weźmiemy. To jest super. Uniebog. Yeah. Chłopaki. Oni rządzą zachodnią ćwiartką. Bardzo mi się podoba. Fajne. W sensie super jest to, że jeden ma niebieskie, drugie czerwony i takie jakieś... Tak, to jest cool. To jeden jest mega dobry. Że ma tą klamrę, którą no, spina sobie ubrania, ale mają pod kolor swoich naturalnych, tak jakby kryształów. To ten krawat nazywa się bolo. Bolo. Fajnie. No nie wiem. Mam jeden taki i planuję sobie zakupić więcej. Ostrzeżenie to jest dla wszystkich. Ostrzeżenie. Zamierzam zakupić ich więcej. Nie powstrzymam już wtedy. Świetnie. Zapraszam na streamy. Gierok. Też fajnie się... takie noszę. Dokładnie. Bardzo mi się fajnie patrzy na te arty tej dwójki, bo to są postacie, które razem z Rochem wymyślaliśmy jakby razem. Pamiętam, no, że to było takie, że ty mówiłeś co chcesz, ja mówię dobra, to wtedy potrzebujemy tego. I powstała właśnie ta ekipa. That's crazy. Ty mówisz to, ja mu odpowiadam. No, i, raz... nie... I my rozmawialiśmy, pamiętam. I one miały naturalnie wielką falę. I w której szkole gdzieś. Nie, ale super było, super to było. Tak, spotkaliśmy cię w nienaturalnie wielkiej szkole i wymyśliliśmy te postaci, tak, że ja powiedziałem Bartkowi, jakie mają być. To wszystko było we śnie. Ten sam vibe. close. Numer jeden, anime Rocha. Kolejna przypinka, no bo kam. Jest. Gdzieś ale na fajne. Świecie jest plecak. Nice. Jest bardzo skorny z tym flashem. Jest tak, plus 5 do skornu z flashem. Flash zawsze robi bardzo skorn. No, ja to traktuję jako plus. Bardzo fajna. Jest jeszcze jedna. Tak, później będzie. Ezik. To jest. Ale styl fajny. No, zajebisty styl. No i palę te oczy. Jest bardzo chaotyczna. Tak chaotyczna, że ledwo się jej featurey twarzy trzymają. Tak, uciekają. To jest komiksowe bardzo, taki właśnie... Sam vibe, jakby. Jest śmieszne. Vibe oddany na rysunku, zajebiste. Bardzo się podoba. No, cudowne. I to od Ezik. Tak. O! Ado. Drzewy czarownik. Ado. Fajne te kwiastki. Zajebisty strój. Podoba mi się, że jest ten pas ma super tutaj. Że ma taki pas na talii. I fajny ten motyw, że ma ten rękaw pomiędzy palcami zatknięty. Faktycznie. To długie. Wielkie paluchy. I te koło fortuny. Koło fortuny, zajebiste. Świetny ten. No, kolejny comeback. Tak, i karta tarota. Defu. I postać, nie wiadomo kto to. Nie wiadomo kto to jest. Kto wie, ten wie, a kto nie wie, ten się dowie może. Może, zalecamy. Zalecamy się dowiedzieć, oglądając ostatnią podróż. Fiu. Nefanter. Dobra, co? Nefanter.
zaraz ją kurde samonują tam. Ale kolorki. Te włosy. Właśnie. Wow. No. Gdzieś tam się rozbija po galaktyce. I cieniowanie na tej sukni, co się dzieje? Szlaja się. Albo gdzieś po prostu leży w rowie, martwa, nie wiadomo. We never know. A możesz rzucić na historię czy coś, ale dobra. Po prostu kolejna sesja, idziemy rzucać na historię, każdą postać z OP. Po prostu... Nawet jeśli dalej. Nie mamy powodu, żeby sobie przypominać czemu. Tak, tak. Rzucam na wynalezienie elektryczności. Plus jeden, więcej niż ty zawsze. I nie, tylko i nie, i latanie. Ebert flew, yeah, they didn't do that. Road work ahead? Yeah, I should hope it does. Based on what? Apartment complex? I find it quite simple. Zajebiste to jest. Cute. I podoba mi się. Zmęczony. Bardzo, bardzo urocze są te wersje, tak. Świetne. Tak i... później został tak, stworzony. Super, to jest cute, no. Tak. Synowie masywu? Nie są aż tak wysocy. O, pokrzywa i miarę. O, tu bardzo smooth i ten warkocz jaki gruby. No, potężny. Potęga. No. Teraz. Właśnie teraz... czeka. Bo teraz jakie ma włosy, Gareth? Ma spięte wysoko. Spięte wysoko. A jak ojciec. No. Podobnie. Tak, podobnie jak tata. Jak ojciec to syn. No. Teraz też jest korsarzem. Rodzinna tradycja. Tak. No to wygląda. No jest. O! Jest Trzevor. Bardzo ładny. Angora. Nice, saves the steel. Nice, świetny Trzevor w tym wygląda. No. Dla fanartystów jedno wyzwanie. Zrobić muskularną postać. No jest unbeatable, jakby. No, tak ten, dojebanych strzeborów, to chyba na palcach do ręki się... Nie, no byli tacy. Były, ale nie było ich dużo, ale jak już no byli, nie, to nie. Byli to pierdoleni. No, no, bo strzebor to raczej, no półork to jest. Czy to wyzwanie? Dobrze wiecie, że tak. Wiecie, to akurat już nie musi być strzebor, tylko coś, na przykład Garrett dojebany. Tak, to też byłoby ciekawe. Bo no. Garrett jest dopierdolony akurat. Ale była KF dojebana też. No tak, ta postać co nie jest właśnie dojebana. O nie, zaraz powstanie buff Raven Queen, jak tak dalej. No. Tak. Rea. Przepiękna. Tutaj też światło odbijające się tutaj. Tu jest Unscorned. Unscorned. Nice. To jest fajne. Z czego to? To jest znowu kręgu. nie ma informacji z czego, jak jest wykonane. Chyba lakier jakiś. Chyba tak. A to naprawdę... Koronkowa robota. What the fuck? Próbowałem narysować wlakit przed streamem. Coś nie wyszło. Ale coś nie wyszło, ja nie wiem. Co, pff, co nie wyszło? Co nie zajebiście. Wyszło? Jak to co nie wyszło? Miecz nie wyszedł. Cały czas nie został. Super wow. Interpretacja. To jebane. Te kurde żuchwy na tych rękach. No. Bardzo no. Hellraiser vibe. Jest Hellraiser, no. Jak się nazywały te demony? Cenobite. Cenobite, no. Cenobites. Ile to jest megabajtów? Dobra, ale nie rozstójcie mnie tak tymi. O! Uwaga. KF ja? Kęce. Masz piwo. Masz pi. Kieres? 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 Masz i pi. Fajna perspektywa. Tak. Przy kurcu. Chlejnie gadaj. Mam wrażenie, trudno z takiej perspektywy stopę narysować dobrze. W sensie, bo wiecie co chodzi, że jest tak pod takim kątem noga. Tak, no. Pomyśl o tym, jak to zrobić. Pomyśl, jak to w 3D jest.
Masakra. I ten kapelusz jest potężny. No. Fluffy. Dojebane. Myślę, że dużo ekspertów od tego. No pewnie na czacie tak. Pierwszy kapelusz. Hola. List kanon kapelusz kowboja ever. Super. Amish fight. Gość nigdy nie widział telefonu komórkowego na oczy. Ale myślę, że żadna z tych. Ale wiecie, przeniósł razem z 200 innymi identycznie wyglądającymi gośćmi, przeniesie stołę o 100 metrów w prawo. Nie. Ładne. Nie. Dobra, tu jest filmik. Ja muszę go ściągnąć. Czekajcie. Znajdźcie, że jest film Filmora Wonder. Dobra, przerzucę. Tak, bo jest w Filmorze tworzone. Nie wiem, co to jest Filmora. To jest ten, do montażu. Darmowy do robienia filmu. Tak, ale już tam zostało też polecone, że hej, jak coś, DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Polecami. Okej. Okay. No, całkiem jest okej. Okay. Jest darmowy. Mam pytanie. Ależ... Wyłączysz muzykę na chwilę, Roch? Już wyłączam. Słyszycie, będziecie słyszeć audio? Mam nadzieję, że tak. Dobra, wyłączam. Ja słyszałem. Dobra. Mhm. Mam pytanie. Ależ proszę. Czy mogę dostać swój z Impan? Dobra, to domyślam się, gdzie byłaś. Muszę znaleźć jakiś sposób. Przepraszam, ale Kaj, czy mogłabyś znosić śmieci do moich komnat? To nie są śmieci, Vincent. Z relikwia Sztorma. Ale miała taki pomysł i ona bierze teraz, bo zostawia ten pistolet stary, zepsuty jakby ten swój piracki. Jakby wziąć tą rękojeść i wymienić ją na tą rękę taką, to by super wyglądało, nie? Nie, taki... zostaw to. Zostaw to. Dobra, weź. Zostawaj przy swojej. Uwielbiam, tak. Zajebiste. Więcej! Tak strasznie je lubię, po prostu. O Jezu, ale zajebiste. Dziękuję. Uwielbiam takie. To jest naprawdę... To jest mój kryptonik, takie animacje. Zajebiste. No fajny, ale Ado ma włosy, jest do poprawy. No to swoją drogą. No ale do wyjebania to jest akurat. Piękne, ale piękne. Ale już poleciliśmy ten lepszy do edycji program, to można tam łatwo... Tak jest. Za to w ogóle, czy te łapki. Świetnie. To domyślam się, gdzie byłaś, muszę znaleźć jakiś sposób. Przepraszam. Dobra. Chcemy więcej. Coś czuję. Wymagamy więcej. Wymagamy więcej. Ja nie proszę, ja żądam. Skorpio, tak, należy. Zwanego. Nie będzie następnego odcinka, jak nie będzie takiej następnej animacji. Dokładnie. O kurwa, mać. Tak, właśnie. Mamy nowy zawodnik. Wchodzi na ring. Umrałem. Znaczy, to nie jest walka jakby co między wami, ale jakby to była walka. God damn! Umrałem. Wow! Yeah. No tutaj już jest łowca na ale, ale to jest dzisiaj, to jest dzisiaj! No, bo w ogóle... No tak. Nie no, jest dojebany, bardzo mi się podoba to, że kapelusz ma to takie... Tak jak na pixelarcie QWERTY'ego, bo oczywiście QWERTY... Jakby mogę wam zdradzić małą tutaj, mały sos, że kapelusz to nie jest tak, że... Bo my tak kminiliśmy wczoraj, nie, dwa dni temu chyba, nie? Że czwartek, nie. Ruszamy, w środę. Że tam ruszamy w podróż, to może w sumie coś tam się lekko zmodyfikujemy. I ja po prostu zajrzałem do 100 wersji Malwina, które QWERTY mi wysłał i wyciąłem szczyt głowy z jednej z nich po prostu, żeby założyć ten kapelusz. Uznałem, że już zakola się wypaliły w świadomości widowni, że można go założyć i nagle nie będzie miał przeszczepu włosów pod nim, więc nie, ale to jest dojebane. Piękne to jest. Tak. Wow. Super jest ten błysk z tego okularu. Mm-hmm. No. Mm-hmm.
Możesz już muzykę włączyć trochę, jak chcesz. A, okej. Okay. Świetne. He is fly. Tak, te jego czaszka, ten kości policzkowe są tak kurwa idealne tutaj. No. A! Wygląda docięty świetnie. Dziadek, no. Jest docięty jest, dziadek. Jest docięty, docięty dziadek. Perdolone. Kuele aktaj. Jo. Jo, ale jadą. Tam ktoś napisał, że to jest potencjał miniaturkowy, no i jeśli skończysz to, no tak jest. No tak. Jest bardzo Riders on the storm. No i te takie szczyty, te takie płaskie, sternowe. Oh. Świetne. Są takie, ale nie akurat tu, gdzie jesteście, ale są. No to wyjeb to jeszcze przy okazji. Jak... Tak. I słuchaj, wiesz, co, tam chyba dali widzę, że ktoś ma włosy chyba. Słuchaj, jeśli już kolorujesz, to proszę wypierdol całe tło i popraw, żeby tam było Casa de Comerade w tle, tak? Tak, tak. Z szczegółami oczywiście. Tak, oczywiście. I każdy NPC, żeby tam stał na ścianie i żeby machał. W animacji tak. Oczywiście, bo my teraz tylko animację Harald, akceptujemy. Żeby Harald na wieży stał i patrzył, jak syn chciał odjeżdża. Jest świetne, świetne, świetne. A na serio zajebista robota. Kurwa, rysowanie koni, jak wy to robicie? Jak, no. No ja czekam na dalsze etapy tworzenia tego. Musicie spieszyć, zanim stracą te konie. Ja nie stracę. Swojego zamierzałem... Ja swojego zamierzałem nazwać, a ty mówisz za nim. Nie no, powiedziałem, że obowiązek nazwania, konie muszą mieć imiona. No, oczywiście, mój będzie. Mój już ma. Mój już ma. Again, Hatsune Miku. Nice. Pirates of Miku. Hatsune powiększona jest więcej. Hatsune of GIF. Let's go. Gitsune Miku. Gitsune Miku. Gitsune Miku. Asa. Messiar kluczy królowej. Nice. No i to jest jakaś taką mroczną paralelę między innym nakryciem głowy ze skrzydłami. Tak. Fakty. Jest tak jak poezja. Jak poezja, to się rymuje. Dokładnie. Piękne. That's goofy as hell. Ta powinna być głaskana w tym gifie też. No. Dobra, to jest kanon teraz. Konie! Widzisz to i już ci po prostu nóż wystaje z pomiędzy żeber. Eto. Boże, jakby grał po prostu postacią, która cały czas robi taki baby voice, to nie wiem, czy byśmy pociągnęli tą kampanię. Co? Może jeszcze może Kae na głowę spaść kiedyś, nie? Nie. Jakby Paweł grał słodką Kae, to by wszystkie były dojebane przerażające. To działa w drugą stronę. Tak, tak. Bo to by było super creepy. To jest świetne. O! Uuu. Yeah. A coraz bardziej się Dune'owa robi. Podoba mi się to. No, mi się podoba. Pierwsza fala musi być zawsze taka przeseksualizowana, a potem ludzie są jak ej, w sumie nie musi być taka też tylko taka. I tutaj wkraczamy w tą erę. Czekaj, aż zacznę to łączyć. No, już po prostu się ten etap tej Wenus z Milo skończył. I teraz no. Zaczynają rzeczywiście spiritualistyczne jakieś rzeczy odpierdalać. To jest jak naturalna progresja ruchów w sztuce. No, po prostu. Dokładnie. To jesteśmy na etapie post tutaj. No, tak, dokładnie. Mega. Dzięki Asa. No, fajne, bo ma taki... O, jest pierwszy. Pierwszy Harald. O, got it. Ale ojciec, ale jest stary. Ogień. No, w sumie... Super. Tak, dokładnie tak go sobie wyobrażałem. Taki fajnie, room size też, vibe trochę. Fajnie, że też jest oddane to, że jest Garrett wyższy od niego trochę, co wspomniałeś. Tak. I że... No. Ale jest, no widać, że to jest... Stary się skompresował już. No. Skompresował w zipie. No, super. To jest ten moment, kiedy stary po prostu robi się troszkę niższy, ale szerszy. Tak. Tak. Ale jest super. No. W ogóle fajny jest jakby pomysł na Haralda. Oj, super. Ale tu ma brudę. To jest brudzisko. Ja nie wiem, ale chyba jakby poszedł do tej, do dzielnicy krasnoludzkiej, to chyba by go zaaresztowali. Ten,
Culture appropriation. Właśnie, czy to już jest jakby obraźliwe w kulturze krasnoludzkiej? Że człowiek przychodzi z dojebaną brodą? No jest to lekkie chopa. Że człowiek już tak, no już przesadnie się upodabnia, nie? Do tego się trochę niższy zrobił ostatnio. On się tak dziwnie zaczął garbić. O nie. Mój stary jest fanatykiem krasnoludów. Okaże się, że zabójca bogów był schowany cały czas w tej brodzie po prostu. Pod tak, latarnią najciemniej. Ja nie mogę przyjąć tej wiedzy, Gareth. Nie mogę. Nie mogę meanwhile, zabójca bogów. Nie mogę też zbyt gwałtownie truchu wykonywać. I on tak bierze tego zabójcę bogów i grzebie nim tam w kominku. O, to była zajebista scena. Nie pojęcie, gdzie jest ta broń. Nie pogrzebacz. To moje widły. O. Pod wpływem świeczki Pawła. Tak. Właśnie się stałem, co tam się dzieje. Opierę sobie kawę. Dojebane. No, dawajcie. No. Zajebista i te brew. Zajebista jest ta twarz. Jest idealna. Idealna jest ta. Kurwa, zapomniałem, jak się mówi. O! Biologia! O! No nie jest papyrusem napisane. Jest ładne. Biologia. Vincent. Czy Vincent wymyśli maturę z biologii? O nie, na pewno. To jest w jego stylu. No i też będzie pod klucz trzeba pisać, no bo to jest w jego stylu w chuj. Nie no, ale klucz pisany przez Vincenta? Nie wiem, czy ktoś by zdał maturę z biologii. Pstu, jest matura z biologii, ale wszystkie pytania są otwarte. I jest pod klucz oczywiście wszystko. I jest klucz, że każdy znak musi być tak samo postawiony. Ale piękny, pięknie zrobiony, wykorzystane te guziczki są świetnie i piękny Vincent. O nie! Nie, Vincent. W kluczu jest, że musi być papirusem. O, tata Gareth jest hełmem. Synu, weź to. Yo, super hełm. No ten hełm to mnie zaskoczył w chuj, jak się pojawił. No. W jakim sensie, ale w fabule, czy w... No. Znaczy design po prostu, nie spodziewałem się go, jest zajebisty. No i jeszcze... No jest lorowy, w pewien sposób. No. Jeszcze będą odkrywane tajemnice hełmu. Dokładnie. No, ale zajebisty jest, fajny. Świetnie. Super. Ej, bo wy tak ładnie piszesz. Pięknie. Podziwiam to, co tworzysz. Możesz mi to napisać. Jak chaotyczny jest Vincent. Niesamowicie po prostu. To była nerwowa sytuacja generalnie. Nerwowa. Oczywiście Vincent. Awkward. I ten nos. No. Zrobiłem co trzeba, tak. No potencjał był prank odpierdolić potężny. Więc Vincent zadowolony wyszedł. No wiesz, można powiedzieć, że trochę poruszyłeś nuty, które do Malwina przemawiają, nie? Więc... Prawda. Czasem im. A to ten? Nie. Unrelated. Okay. Nie, może... Marsjanek. Jo. No. Związywanie włosów. Cenka rodzajowa. Okay. W ogóle ciekawe kolory i cieniowanie takie. No. I ma kota na kolanach. Uszy. Może to... Uszy naprawdę dziwnego konia. No tak, przecież to koń, faktycznie. Rozgryzłeś to, Bartek, faktycznie. Genialne. No. Błyski na moich karwaszo rękawicach. Jo! No. Tutaj... Podoba się, że to wygląda jak taki... kapelusz bojowy, jakby był ze stali. No, tak. Mógłbyś przeciąć kogoś. Mocny Don Quixote vibe. On jest zawsze przedstawiany w takim płaskim. Jest Don Quixote. No. Kapalino talerzu. Bardzo mi się podoba i cieszę się, że zajebałem ten kapelusz. Świetny. Just for aesthetic. O.
Tutaj w kokonie swoim. Wygląda jak takie dziecko zawinięte w... Skokoniony, no. Becik. No. Baby Vincent ma sens. Cute. Cute. Fajnie, też salami zamiast oczu. Fajne te refleksy dużo. Podoba mi się i też te elementy albo, widać tych mordów. Albo to chorizo, skoro hiszpańskie. Chorizo. Vincent. A my sobie zerzam chorizo. A sobie pójdę jutro kupić chorizo. Jo, ale ma dojebane włosy. No. Ale dojebana kałę. No. Grinka. Tutaj ma ten zielony mocno się wybija w tych wszystkich projektach. Fajne, fajna interpretacja pewnie. No ale włosy potężne, tak jak no. Harald w brodzie, ona by mogła jako szpilkę do włosów sobie wsadzić truizą. Wiecie, że to jest tak, że ona i ten, no bo meduzy w D&D to chodzi o to, że one są jakby bardzo insecure, jeśli chodzi o swoje piękno. To tutaj Kae by chyba zaliczyła od razu zmienienie w kamień. Marsjanek, zajebista robota. Tutaj, naprawdę. Świetna Kae. I świetna ekipa. O! Żaba Czarownik pisze. Wiesz, że Adam miał być łysa w mojej głowie. Ma już permanentnie mam mulet. Sorki. Jestem w stanie się na to zgodzić. Wiecie, że to nie papierniczy. To tak ładnie pisze. Znak mi na rysu. To była cudowna scena. Podam ci, że Kae tu jest jeszcze w tym stroju, w tym ubraniu gomleszowym. Ale jest to piękna scena, gdy wpuszcza nas do magicznego sklepu z magicznymi przedmiotami. Dzień dobry, poproszę zeszyt, ryzę papieru, dwa zeszyty. A to jest jak pójść magnes. Do piekarni i kupować mąkę i jajka. No. Zajebiste i piękny scenariusz, czarownik nie zawodzi. Undertale. Tak, ale jest ten. Pamiętajcie tylko, że to nie papierniczy. Nice. Co można sprzedać u Adu? Magiczne przedmioty, można sprzedawać. Krowokusze? Nie, to bo obraźliwe. Znaczy też ona zniknie, nie? To prawda, przestanie prawda. Się jakby używać. To fakt. Nie jest permanentna. Jest zakończona. A pory, dzięki. Koncept zawsze żywy. No więc już wiecie już co będzie na Nightcorp okładce. Szanty. Szanty Nightcorp. To jest. Jak na koncept, to jest dobrze wykonane. O, WZK. O Jezu, to było dobre. O, fajna sztuszka. Macie z gumy, a to było idealne. Kto jest? Co jest? No, HR zbyt. No, tutaj. Trafiła kosa na kamień. Skamer na skamera, no co? Shrek defeated. Amatorzy, kurwa. Ładnie. Dawaj dalej. O! Jest nice. Jest, już Kae jest. Ale ma oko szale piękne. Tak. Fajnie, że ta opaska też ma guzik czarny. Tak. Więc jakby pasuje. Świetnie wymyślone. To jest awesome. No. O, ale słowo. Awesome sauce. Najbardziej akurat twarz Kae. Jak do tej pory, no, no, no. Świetna, świetna. Wiadomo, wiadomo. Trzeba dodać ten emotek już po prostu. Wow. A tak. O kurde. Nice. Swoje dzieło. Nice. Nice. Berlin. Kurde. Ci kultyści dookoła. No. Ciekawe, ciekawe. No, bardzo dobrze. Kult Kruczej Królowej zapamiętał to sobie. Tak się pojawia ta wiadomość. Teraz jakby kult Kruczej Królowej ma tę sukienkę? Znaczy nie, no to jest różnica pomiędzy takimi fanatykami, a po prostu zwykłymi wyznawcami też. Okej.
Ale może mają kult. Mnie bardzo interesuje, co się z tą suknią stało. To jest mój villain arc. Wow. Ja. Ale... O kurde. Kiedy taki wpierdol został spuszczony? To mi przypominam sobie. To jest jeszcze, to jest w przyszłości. To jest no. Za dwie sesje. Au, spotkanie z starym. Yes. Nawiązuję do tego, że wszyscy myśleli, że będzie źle. Bardzo. Ja nie wiem czemu też, ale dobra. No bo już byli nastawieni na to, że wiesz, że postać D&D, ale wiesz. To trzeba słuchać, bo bardzo mówił, że kit. Wszystko w domu dobrze. Ja się nie myślę, to po walce w arenie. No, mógł dostać w pysk trochę, ale chyba nie aż tak ostro tak go nie podpukowali. No. Nie, no to jest smutna twarz człowieka, który dostał w mordę. Nie zmienił się w Two-Face'a też. Nie no, to akurat zajebisty cień taki. Nie no, inaczej, obrazek jest dojebany, jest zajebisty. Tylko miejmy prostu nadzieję, że się to nie wydarzy. No, ten art zrozumiemy później. Tak. O, akrecja. Wow. Ale super. Yo. Yeah. Nice. Super to chyba jest. No, to jest chyba to jak ta nasza ten grupowy portret. No, ma ten egzotyczny rys. Tak mega kolor. Chyba. Mega kolor tej skóry. To jest naprawdę git. Świetny. Ta koszula projekt. Taka. Materiał piękny. Zajebiste. O! To był dobry moment. Tak. No, cieszę się, że wykorzystaliśmy pierwszy raz w historii D&D, ktoś wykorzystał trójwymiar. No, yeah, ale ten system to jest... nie lubi trójwymiaru, ale trudne jak jest. Mogę. Ale no... Kapelusz jak trzymasz. Tak, no, tak. To widać, że ten moment, gdzie troll walnął, bo się jedno nogę odkryło. Tak. O! Nice. Też fajnie wycięte. Kara lodówkę. Wygląda jakby trzymała smartfona i sobie robiła to. Tak. Bardzo fajnie. Czysty relaks. No, dzięki Bonbon. O, i też. O, ciekawe. O, Gareth po prawej to art od mojej koleżanki, więc jest... O, fajne. Fajne. Zapraszamy koleżankę na Discord. Na sesję. Dokładnie. Super. Do podzielenia się opinią. Zajebiste. No, czekamy na Jacek z dyskusja, na podsumowanie. Jak się podobało. Jop. Tak, co, jak się flashbacki podobały, bo to mieliśmy anxiety. Tak, mieliśmy anxiety. Skupinę, jak to ogarnąć. Tak. Co wy tu kurwa robicie? No. To mi... jest ten. Jego mina jest kurwa idealna. Czekajcie. On jeszcze nie jest tutaj. On nie jest tutaj, ale fajny moment na cliffhanger. No chociaż chociaż poczułem faktyczną frustrację, jakby taką połączenia mnie z postacią, że chciałem się dowiedzieć. Nie, ustaliliśmy czasy i też dobry był moment. Nie, no, dobry moment. Dojebany, jakby wiadomo. Papierniczy. Son, I am proud. Świetne. I Herkules, bo twist grecki. Piękno. Właśnie nie jestem pewien z tym Herkulesem. No bo wiesz, demigod shit. A, demigod shit. No. Właściwie. I następne to... Było teasowane przy zeszłej sesji. QWERTY. I oczywiście QWERTY. No, QWERTY ma tak. O Jezu, co jest? Już nie muszę robić 30 wersji postaci. Okej. Okay. No to zrobię to. Zrobię to samemu. Dojebane. Co zrobię? Wyrwę tą Kaję taką. Ale jest dobra ta Kaja, kurde. Wyjebany. No. Mnie to przeraża trochę już powoli, w sensie, bo... O to chodzi. Bo jak tak zaczynaliśmy robić, no to tak, QWERTY robił te pixel arty i one, tak, pierwsze te pixel arty to były takie
Game Boy, no nie? Potem OP, no to już tak był ten postęp technologiczny. Teraz już pod koniec OP powstał art Strzebo, całej w sumie potem, całej drużyny. I w tym stylu powstały pixel arty też na nowokrąg. A teraz już powstają takie portrety pixel artowe, że nie wiem, w sensie jestem pod wrażeniem po prostu. Czekajmy się następnej ekipy po prostu. Jestem pod wrażeniem bardzo po prostu, jak QWERTY się rozwija jako twórca. No. Tak, tak. Malwik jest zmarszczony. No jest cudowny. Jest zajebany. Świetne. QWERTY rządzisz. No. O. Ale. Na przetrzymanie. No. No. Podoba mi się ta kurtka jedna. No, z szamerunkiem. Wygląda trochę jak ten gif Travolty z Pulp Fiction, że nie wie gdzie ma. Tak, gdzie on ma to odłożyć? Nie, super jest, no. Ale dobry jest. Do tej pana jest szeroki. Kurtka człowieka pracy. Angelika no jest Drwal. No. Jest kanadyjski, jest kanadyjskim jest ojcem. Tak, ale z oficerskim szamerunkiem. Tak. Więc mamy fuzję. Świetnie. O! Smooth. To też powstało we wtorek na streamie. Smooth tak. Brain, smooth life. Że pomysł na t-shirt z krupówek, tekst smooth brain, smooth life. I... Kurde. W jakiej to jest rozdzielczości? Ile kosztuje zamówienie? Po prostu jedna taka w twoim domu, proch. Jedna w twoim domu. Jedna dla ciebie. Smooth break, smooth break. No, gdzie w piwnicy mam do sitodruku cały sprzęt jeszcze z dawnych czasów, więc... Zajebiste, no, dziękujemy. To by nie było trudne. To jest super. O, no, krytyczny strzał. KD krytyczny strzał. Tak. Znaczy, bójmy się, jakby ona rzeczywiście kryta strzeliła. Bo tam chyba by go one-shotowała wtedy, no bo to by było 40 obrażeń. On miał 58 życia, no. Ale ten, czułem satysfakcję z działających ról w drużynie. A no. Tak. W trakcie walki. No, no już ale... też jesteście bardziej doświadczeni, więc... No nie, no ale pamiętam, jakby taki encounter, jakbyśmy rok te półtora roku temu, to by poszło źle. Nie byłoby TPK, ale na pewno ktoś by leżał na ziemi. No. O kurwa, zajebiste. Zajebiście to wygląda. Okładka albumu. I w środku jest taki dubstep, ale taki pojebany. Taki po prostu, że już jest tylko Podoba mi się w końcu, że ten smooth brain to jest jakaś pierś z kurczaka chyba, czy coś. Nie, to jest taki pierś z kurczaka. Jak wpiszesz, właśnie jest taki, wiesz, to jest jakiś mózg z jakimś defektem, taki z formaliny wyjęty, to jest takie zdjęcie z neta. O kurwa mać, no zobaczcie, przepraszam, że tak ten, że, ale następny po prostu zajrzałem tam i... Już jadę. Jedziesz. Wow! Jest update. Nice. Okej, rób. Ja to robię na miniaturze. To ma być na miniaturze. Wow. No. To jebana produkcja. Jeez. Ale jest kurde western. I bardzo dobrze. Jest the good, the bad, the ugly. I co, Roch, szczęśliwy się doczekałeś? No. Doczekałeś się, cowboy. Doczekałem się, kurde, wreszcie. Wreszcie, dziki zachód. Świetne. Masz 2 tygodnie, chłopie, co? Nie. Co? Nie, jutro! Nie, 2 dni max. Dwa dni max. Najpóźniej w poniedziałek. Najpóźniej w niedzielę wieczorem ja to widzę. Okej, okay, cześć. Na swoim biurku. Hold up, Kuela pisze. Pierwszy raz rysuję konie. Na. Nie. Kogo? Nie ma opcji. Kłamiesz. Z biurka w necie musimy cię zwentować, bo Kłamiesz w chuj, ale wrzucam na fanarty. Pokaż.
Świetne się. No. No, mój... no, pierwszy raz jak coś. Tak. Ale świetne, świetne. Dobrze, że ja wtedy wyrzuciłem nisko. Gorzej by było, jakbym wysoko wyrzucił. I musiał coś narysować. No i to wszystkie arty jak na dziś. Dziękujemy. Dziękujemy. My God. To była przygoda. No, jest od tej pory już smooth brain, smooth life. Tak, ja już mam smooth brain i zaraz smooth to bed. Tak, jeszcze zanim to zrobimy, to ja tylko przeczytam alerty. Moje oczy, które się zamykają same już po prostu, ale dam radę, mam nadzieję. Bo kilka rzeczy leciało. Pewek, dziękuję za suba. Tanuki, dziękuję za suba z Prime 13 miesięcy. Kupiec korzenny, Szedziki za suba 15 miesięcy. Jestem Junak 6 miesięcy, Pawełeczek 7 miesięcy. Pozdrawiam kwadratową awizawkę w wiadomości. Również pozdrawiam Ciebie, Pawełeczek, i kwadratową awizawkę. Kwadratową awizawkę. Frugos, 25 zł, dziękujemy. Strachowy Jedz, Risub 3 miesiące, miłego wieczorka również. Jabol's Warehouse 12 miesięcy, miłego piątku życzę, również miłego soboty. Alternator HLRK 2 miesiące, Japapay. Dungey UW 9 miesięcy, yupi, dziękujemy. Falcon 2 miesiące, hejo. DevGru 888, 14 miesięcy. Jacobowski 9 miesięcy, siema Jacek, siema Jacobowski. Riterio 12 miesięcy. Anoero, dzięki za suba z Prime. Inga, dzięki za gift suba dla Kamil Bebzik, miesiąc. Lap 3K, dziękujemy za resuba, 4 miesiące. Flippery Gamer, dzięki za rajta dwuosobowego. What the hell, what Flippery, the hell. Dziękujemy. Nie wierzę w to. I Jakubus, dzięki za suba 27 miesięcy. Dojebana sesja, dojebane arciki. To prawda, zgadzam się. No i Mara, 1337, grosz do grosza, coś tam, dziękujemy, grosz do grosza, jak najbardziej coś tam, zgadzam się. Zgadzam się bardzo. Dziękujemy. Miłego reszty, kurwa, dnia. No, miłego weekendu, no, piszcie na Jacek, znaczy D&D Jacek z dyskusja, wrażenia po dzisiaj. Dokładnie. Jak wam siadły te flashbacki, czy to jest coś, co wam się podoba, taki styl prowadzenia właśnie, na przykład? To był eksperymentalny właśnie dzisiaj zabieg i ciekawy jestem na feedback wasz, czy tak, to było czytelne, tak, czy nie, czy wam się podobało. Bo też jakby, no, ja na początku miałem takie, coś nowego, trochę się czuję niepewnie. No, ja byłem mega posrany. Na początku było troszkę niepewnie, tak się ja nie czailiśmy, co, kiedy ja nie wiedziałem, zrobić ten... Tak. Że tak, no, za wcześnie, żeby nie wypalić, ale też żeby nie kręcić się w koło w tej scenie. No. No, więc jak najbardziej jakiś konstruktywny feedback, jak na przykład jeśli fajny feature, ale coś trzeba poprawić, to... Tak. To jest też spoko narzędzie, żeby fabułę tak trochę przyspieszać czasami. Mhm. Też fajne wyzwania stawiało. Jakby wspomniałem fioletowy zeszyt i musiałem go zdobyć w tym czasie tak, jakoś. No. Musiałem ukraść czapkę, tak? Tak. No i piszcie, co tam, jak tam, i słyszymy się niedługo. Dobranoc. Dobranoc. Hej, cześć. Moi słodkich. Na GM Roch, na moim kanale robimy Smash or Pass, potwory z D&D. Co?